pierwsza rzecz, która się dzieje, promieniowanie jonizuje któryś z atomów w komórce, powstaje wolny elektron. Ten wolny elektron może atakować bezpośrednio DNA albo może spowodować efekty jonizacji wody, mogą spowodować powstanie agresywnych substancji chemicznych, tak zwanych wolnych rodników. Także w rezultacie ta jonizacja, która może być jednokrotna, może być wielokrotna, spowoduje zmiany fizykochemiczne w stosunkowo krótkim czasie, do 1 milisekundy mniej więcej, gdzie właśnie te wolne rodniki zaczną się tworzyć. Ponieważ to są substancje agresywne, to one prowadzą do pojawienia się zmian na poziomie molekularnym i te zmiany na poziomie molekularnym będą dotyczyły DNA, RNA, enzymów, aż wreszcie dojdziemy do zmian już na poziomie subkomórkowym, czyli to, co będzie dotyczyło membran, jądra komórkowego, chromosomów. Rezultat końcowy jest taki, że albo na skutek dużej dawki nastąpi uśmiercenie wręcz komórki i wtedy będziemy mówili, że mamy do czynienia ze skutkiem deterministycznym. Była tak duża dawka, że komórka, prawda, musiała zostać uśmiercona ostatecznie, albo też ona zostanie tylko uszkodzona i to uszkodzenie może się przerodzić na przykład w komórkę rakową, albo też może zostać zreperowane. Są dwie możliwości. Tu mamy do czynienia z efektami, jak mówimy, stochastycznymi, probabilistycznymi. Bardzo często w optyce wielu ludzi, ale również w ochronie radiologicznej, powszechnie stosowanej, rozumujemy w kategoriach takich liniowych, im większa jest dawka, tym większe jest narażenie, tym większy jest skutek. Na przykład tym większa liczba zachorowań na raka i stwierdzamy pewną proporcjonalność między dawką a liczbą zachorowań na raka. Otóż tego rodzaju podejście nosi nazwę hipotezy liniowej bezprogowej. Nie jest potrzebny żaden próg, powyżej którego dopiero zaczynają się efekty szkodliwe. Ta hipoteza jest hipotezą, która jest stosowana w ochronie radiologicznej, jest takim podstawą, taką podstawą zaleceń Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej dla wszystkich rządów. I na ogół rządy się do tego stosują. Ponieważ relacja między skutkiem a dawką jest liniowa, jest tylko kwestia, jaki jest współczynnik, który tutaj jest przyjmowany. Pomijając kwestię tego współczynnika, to zalecenie podstawowe, które wynika z działań ICRP, to znaczy tej Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej, jest takie, że ludność nienarażona zawodowo nie powinna otrzymywać dawek rocznie większych niż 1 milisievert ponad tło, ponad te 2,5 powiedzmy milisieverta. A druga zasada, tam gdzie musimy korzystać z promieniowania jonizującego, a z niego na przykład powszechnie korzystamy w medycynie, to jest tak zwana zasada ALARA, z angielskiego as low as reasonably achievable, czyli tak niska dawka, jak to tylko jest możliwe w granicach rozsądku. I to są dwa takie w zasadzie podstawowe zalecenia. Otóż ta hipoteza liniowa bezprogowa to jest rzecz, która, no, można się zapytać, skąd właściwie ona się bierze? Czy to jest hipoteza, czy to są fakty jakieś? Więc mamy tutaj mieszaninę faktów i hipotez. Faktem jest, że jeżeli mamy do czynienia z dużymi dawkami, to tam, gdzie były duże dawki i badano jakieś, prawda, organizmy, to okazywało się, że liczba mutacji, liczba różnego rodzaju transformacji szkodliwych rzeczywiście rosła liniowo z dawką. Po czym te wyniki uzyskane dla dużych dawek ekstrapolowano do dawek zerowych w sposób liniowy. I w tym momencie mamy już hipotezę, bo pomiar w zakresie małych dawek jest bardzo trudny.
Dlaczego jest trudny, w szczególności w odniesieniu do ludzi, też będę miał okazję powiedzieć. Natomiast chcę od razu powiedzieć, co oznacza taka ekstrapolacja liniowa. Bo ona mówi mniej więcej tyle, że jeżeli ja połknę 100 tabletek aspiryny, to mam 50% szansę, że umrę, na przykład. To w myśl tego typu zasady wynikałoby z niej, że jeżeli ja będę codziennie połykał jedną tabletkę aspiryny, to również będę miał przez te, prawda, przez 100 dni jedną tabletkę, będę miał taką samą szansę śmierci. Oczywiście każdy szybko zauważy, że jest to głęboko nielogiczne. W związku z tym trzeba zobaczyć, czy są jakieś argumenty przeciwne takiej hipotezie. I tutaj tych argumentów jest bardzo wiele. To są argumenty, których nam dostarcza biologia, która mówi, że przede wszystkim podanie różnego rodzaju toksyn, różnego rodzaju stresu, wywołanie różnego rodzaju stresu w komórkach powoduje stymulację procesów biologicznych, no taką, żeby jak najszybciej móc reperować uszkodzenia bez względu na to, skąd one się wzięły. A zatem może tych uszkodzeń powstawać w miarę dawki coraz więcej liniowo, ale jeżeli nie uwzględnimy tej stymulacji, to skutki możemy mieć zdecydowanie zawyżone. Cała wiedza o biologii komórki i rozwoju nowotworów również wskazuje, że jest to proces bardzo złożony, bardzo skomplikowany i takie liniowe przybliżenie jest przybliżeniem bardzo zgrubnym, a co najwyżej ono może z punktu widzenia ochrony radiologicznej być dla nas korzystne, gdyż nas niejako zabezpiecza od góry, bo przewyższa, daje ocenę dawki szkodliwej większą niż jest w rzeczywistości. W związku z tym, jeżeli chronimy się od czegoś, co jest, prawda, większe niż nam szkodzi, no to w takim razie czujemy się dobrze, czujemy się bezpiecznie. A poza tym takie podejście jest łatwe we wszelkich takich biurokratycznych procedurach, biurokratycznych w najlepszym tego słowa znaczeniu, gdy trzeba podawać pewne normy ochrony ludności. Również badania radiologiczne z zakresu genetyki i biologii molekularnej wyraźnie sprzeciwiają się takiej hipotezie liniowej. Jako przykład uszkodzeń, które może spowodować promieniowanie jonizujące rentgenowskie o energii 100 kiloelektronowoltów, rentgenowcy mówią 100 kilowoltów często, to jeżeli dopuścimy 1 mg na rok, czyli to jest ta dawka dopuszczalna czy zalecana jako maksymalna przez ICRP przez rok dla człowieka, to taka dawka 1 mg na całe ciało przez rok oznacza, że w czasie sekundy każdej zostaje uderzonych, w cudzysłowie, przez cząstki promieniowania jonizującego ponad 1 000 000 komórek. Czyli w naszym ciele w każdej sekundzie w ramach tej dozwolonej dawki zezwalamy, żeby w każdej sekundzie było ponad 1 000 000 takich uderzeń. A teraz proszę Państwa, my od natury, jak popatrzymy na ilość tego promieniowania jonizującego, które dostajemy, to w każdej sekundzie przez nasze ciało przenika około 15 tysięcy cząstek z zewnątrz i z wewnątrz, z nuklidów promieniotwórczych, które mamy w naszym ciele. Jeżeli by to promieniowanie było dramatycznie szkodliwe, nie mielibyśmy prawa żyć. Dlaczego żyjemy mimo wszystko? Ano widocznie organizm ma duże siły naprawcze. I tutaj jest pokazane, jak to naprawdę wygląda, gdy abstrahujemy od promieniowania. Mianowicie pierwszą przyczyną zmian w komórkach to jest tlen, który mamy w organizmie. Mamy cały szereg naturalnych procesów, które powodują, że liczba uszkodzeń DNA w każdej komórce na dzień to jest rzędu miliarda. I układ nasz kolejny reperuje to, najpierw zmniejsza do 1 000 000 poprzez wpływ na takie antyutleniacze,
Następnie enzymy i inne mechanizmy reperujące z tego miliona ograniczają uszkodzenia do poziomu 100 i wreszcie ostatecznie usuwanie uszkodzonych komórek powoduje, że zostaje gdzieś jedna komórka zmutowana, która może się później przerodzić w komórkę rakową, może, ale nie musi. I teraz, jeżeli porównamy liczbę zmutowanych w ten sposób komórek, tą jedną komórkę, która zostaje po wszystkim, z tym, co zostaje po uszkodzeniach, które może wywołać ta dawka 1 miligreja na rok, czy 1 milisiewerta na rok, to jest czynnik 10 milionów razy niższy. A jeżeli ograniczymy się tylko do podwójnych uszkodzeń helicy, do uszkodzeń obu helicy w DNA, czyli bardzo już trudno reperowalnych uszkodzeń, to jest 1000 razy mniej. Więc widać, że ta ochrona radiologiczna jest nastawiona rzeczywiście z ogromnym marginesem bezpieczeństwa. Myślę, że większość z Państwa oczywiście jest zadowolona z tego. No, tylko trzeba mieć również świadomość, że to kosztuje. Ja może od razu powiem, ile to mniej więcej kosztuje. W Stanach Zjednoczonych obliczono, że koszt nadmiernej ochrony radiologicznej odpowiada temu, że hipotetyczne uratowanie jednego człowieka kosztuje 2,5 miliarda dolarów. Jeżeli to przeliczyć na koszt szczepionek przeciwko malarii na przykład na obszarach afrykańskich, gdzie można uratować miliony ludzi, prawdziwie uratować, to widać, że my znajdujemy się w jakiejś sytuacji, gdzie wydajemy ogromne sumy. I należy zastanowić się, czy wydajemy je do końca w sposób racjonalny. Nas to kosztuje. Ta hipoteza liniowa i ta norma bezpieczeństwa, która została nam zasugerowana przez hipotezę liniową bezprogową. No ale zostawiając ten aspekt na boku, jakie są skutki promieniowania takie wczesne, deterministyczne? Skutki, które dajemy dużą dawkę i one się pojawiają stosunkowo szybko. No przede wszystkim to będzie śmierć pewnej ilości komórek w wyniku przekroczenia dawki. I teraz w zależności od tego, czy my napromieniujemy jakiś konkretny narząd, czy całe ciało, te skutki mogą być różne. Jeżeli będziemy napromieniowali jeden tylko narząd, to na przykład może pojawić się w wypadku skóry tak zwany rumień porentgenowski, który pojawia się po przekroczeniu dawki około 4 siwertów. W wypadku napromienienia oczu mogą się pojawić katarakty. Tutaj już dawki około 5 siwertów. W wypadku napromienienia gonad może się pojawić bezpłodność u kobiet lub u mężczyzn, też po przekroczeniu pewnej dawki 3 czy 2 siwerty. Natomiast jeżeli naświetlamy całe ciało, to przy dużych dawkach przekraczających 100 siwertów, tam następuje szybkie uszkodzenie zespołu mózgowo-naczyniowego, po czym następuje śmierć na ogół w przeciągu pojedynczych dni. Jeżeli dawki są niższe, w granicach 2 do 10 siwertów, uszkodzeniu głównie ulega zespół jelitowy i wówczas też w tych granicach dawek prawdopodobieństwo zgonu jest bardzo wysokie i przy tej górnej granicy śmierć następuje na ogół w granicach 10 dni. Jeżeli mamy dawki między 2 a 10 grejów, następuje uszkodzenie szpiku. Tam już prawdopodobieństwo zgonu jest trochę obniżone, ale też 50% naświetlonej populacji mniej więcej w ciągu 60 dni najprawdopodobniej zemrze. Ja to pominę tutaj szczegółowy taki przegląd, a skupię się na skutkach stochastycznych lub późnych, tych, które występują po jakimś czasie. Otóż do nich zaliczają się nowotwory złośliwe i białaczki. Nowotwory muszą mieć czas na rozwinięcie się. One nie powstają natychmiast. My, idąc do lekarza i dowiadując się, że mamy raka, to dla nas to jest natychmiast. Ale ten rak się w nas długo na ogół rozwijał, o czym nie wiemy. Może pojawić się skrócenie czasu życia. Mogą pojawić się różnego rodzaju zaburzenia narządowe, właśnie jak zaćma, jak bezpłodność. I to my dobrze wiemy, jak to jest w obszarze tych dużych dawek. Ale
jakie są skutki późne małych dawek poniżej 200 czy 100 milisiewertów? A tu jest bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, ale ja spróbuję Państwu na to pytanie też odpowiedzieć i pokazać, dlaczego jest trudno odpowiedzieć. Zanim to zrobię, ponieważ mówię i kieruję Państwa w stronę ryzyka związanego z promieniowaniem jonizującym. Dwa słowa, co ja będę rozumiał przez ryzyko. Najprostsza taka definicja to jest następująca. To jest iloczyn prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia razy pewna wielkość, która mówi, jak poważna jest konsekwencja. Czyli jeżeli ja napiszę prawdopodobieństwo zdarzenia jako P, a C jako konsekwencja tych zdarzeń, to na przykład konsekwencja maksymalna, to znaczy śmierć, to może odpowiadać C równemu 1, a brak jakichś konsekwencji będzie 0. Więc ta liczba C między 0 a 1 będzie mówiła o tym, jak poważne były następstwa danego zdarzenia. A prawdopodobieństwo P z natury prawdopodobieństwa jest również liczbą między 0 a 1. 1 oznacza pewność. Otóż ponieważ najłatwiej nam jest mówić o prawdopodobieństwie zgonu, czyli maksymalnym skutku, to jeżeli ograniczymy się tylko do tego, to ryzyko i prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia prowadzącego do zgonu będzie tym samym. Żeby teraz przejść do liczb, chciałbym wprowadzić za nieżyjącym, niedawno zmarłym fizykiem węgierskim Marksem pojęcie mikroryzyka. To jest ryzyko takie, że jeżeli milion osób jest poddanych konkretnemu zdarzeniu, to jedna z nich umiera. To jest mikroryzyko. Otóż jeżeli podczas weekendu na drogach polskich ginie 70 osób przy 20, powiedzmy, milionach ludzi, to mikroryzyko tak liczone byłoby 3,5. Oczywiście to trzeba inaczej trochę liczyć, ale ja tylko to podaję jako przykład. No więc zobaczmy, co to jest to jedno mikroryzyko. Jedno mikroryzyko, proszę Państwa, to jest podróż pociągiem 2,5 tysiąca kilometrów. Jeżeli chcemy latać samolotem 2000 kilometrów, to jest jedno ryzyko, mikroryzyko. 80 kilometrów podróżowania autobusem, samochodem, jeżeli prowadzimy samochód, to wystarcza 65 kilometrów, rower 13 kilometrów, motocykl mamy 3 kilometry. Ale również wypalenie jednego papierosa. Jeden papieros, to jest jedno mikroryzyko. Czy pół litra wina? Proszę Państwa, ja jestem przekonany, że podjęcie jednego mikroryzyka nie jest żadnym problemem dla nikogo z Państwa. No dobrze, to w takim razie zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli podejmujemy różnego rodzaju pracę. Pracujemy w handlu, jesteśmy narażeni na 10 jednostek mikroryzyka. Jeżeli pracujemy w fabryce, to się zmienia od 10 do 100. Jeżeli w transporcie, 400. W kopalni węgla 800. Jeżeli zakładamy linię wysokiego napięcia, 1200 jednostek i przy platformie wydobywczej 1800. Jeżeli w związku z tym nabraliśmy już troszeczkę świadomości, jaka jest skala, jakie liczby odpowiadają konkretnemu ryzyku, to teraz zobaczmy, jak wygląda ryzyko związane z produkcją 1 kW energii elektrycznej przy różnej energetyce. Jeżeli zwrócimy uwagę na energetykę jądrową. Wszystko zaczyna się od chorób płuc w kopalniach węgla. 9 jednostek mikroryzyka. Wypadki, które tam są, to jest 0,5. Ale zanieczyszczenie atmosfery związane z użytkowaniem węgla jako paliwa w elektrowni, zresztą nie tylko węgla, bo to są inne paliwa kopalne, jest 27. Jeżeli przejdziemy z kolei do energetyki jądrowej, to wydobycie i przeróbka uranu to jest 0,33. Potencjalna awaria reaktora, zakładając, że 1 na 30 lat występuje, i to nie jest ten reaktor czarnobylski, tylko taka niewyobrażalna, powiedzmy, ale dopuśćmy, że jest taka awaria, to ocena jest 0,3. A pęknięcie jednej tamy, jak pokazywałem, powiedzmy, które może nastąpić raz na 50 lat na przykład, co jest oceną na pewno bardzo taką sensowną, to jest 5000. No więc widać, że skala zagrożeń, znowu w wypadku energetyki jądrowej i związana z produkcją energii elektrycznej, jest niewielka. A jak z ochroną radiologiczną? Co to jest ten jeden milisievert?
Otóż w myśl tej samej organizacji, która zaleca nam ten 1 milisievert jako graniczna dawka roczna, to współczynnik, jaki podaje ryzyka, mówi, że to odpowiada 50 zgonom na milion ludzi, czyli 50 jednostkom mikroryzyka. Te 50 jednostek mikroryzyka odpowiada wypaleniu 3 paczek papierosów, dwukrotnemu przekraczaniu dziennie drogi o dużym natężeniu ruchu, prowadzeniu samochodu na drodze 3250 km, prześwietleniu rentgenowskiemu nerek, czy piciu kieliszka wina dziennie przez rok. Otóż chroni nas się od strony napromienienia tak, żeby ryzyko związane z tym napromienieniem było porównywalne z tymi zdarzeniami, które tutaj pokazałem. To również pokazuje, jak ostre są takie normy bezpieczeństwa, które oczywiście muszą kosztować, jeżeli chcemy je zachować. No więc powstaje ostatecznie pytanie, no więc skąd my czerpiemy wiedzę o tych małych skutkach, bo ten 1 milisievert to jest 1/1000 siewerta albo 1/1000 greja, jeżeli myślimy o dawce, prawda, już bez działania biologicznego, tylko dawce promieniowania rentgenowskiego na przykład, czy dawce promieniowania gamma. No więc zobaczmy, jak to wygląda w funkcji dawki. Otóż my o tym, jak działa promieniowanie na nasze organizmy, dowiedzieliśmy się, śledząc losy ofiar bombardowań Hiroshimy i Nagasaki, ludzi, którzy przeżyli. To było około, prawda, 100-kilkudziesięciu tysięcy osób. Następnie mamy dane z badań rentgenowskich, głównie fluoroskopowych, a zatem tam, gdzie dawki są większe. I tutaj mamy dane z badań 125 tysięcy pacjentów. Systematyczne badania pracowników przemysłu jądrowego. To są też populacje około 210 tysięcy osób przebadanych. Pacjenci poddani radioterapii, ponad 250 tysięcy przypadków. I wreszcie dane o mieszkańcach regionów o podwyższonym poziomie promieniowania. Jak widać, my mamy dane z dużych populacji ludzkich w sytuacjach, w których dawki były na ogół dobrze określone. Poza Hiroshimą i Nagasaki, gdzie określenie wielkości dawki można było kwestionować i troszkę to się zmieniało w funkcji lat, te oceny rzeczywiście się zmieniały, bo też taka ocena ex post, jeżeli nie są przygotowane pewne procedury, nie jest do końca taka łatwa. No i ostatnia grupa osób, o której coś wiemy, no to są ofiary Czarnobyla. O tym mówiliśmy poprzednio. Czy te dane nam wystarczają? Otóż przebadana grupa ludzi, jak pokazałem, jest naprawdę niemała. Ale gdybyśmy chcieli badać, co się dzieje poniżej 200 milisievertów, czy poniżej 100 milisievertów z ludźmi, to po to, żeby stwierdzić ryzyko związane z promieniowaniem, to co ewentualnie mogłoby być wygenerowane nawet przy przyjęciu tej liniowej hipotezy, to musielibyśmy naświetlić ponad milion ludzi i drugie milion nienaświetlonych badać równolegle jako grupę kontrolną. I to jeszcze różnymi dawkami trzeba naświetlać. Proszę Państwa, no, nikt nie jest w stanie przeprowadzić takiego eksperymentu i nikt by nie pozwolił na taki eksperyment. W związku z tym nasze informacje o tym, co się dzieje w zakresie tych małych dawek, my z konieczności musimy zdobywać w inny sposób, chociażby przez badanie zwierząt, badanie kolonii komórkowych, no i pewnych mniej lub bardziej fragmentarycznych, ale ważnych informacji z tych badań dużych grup ludzkich. I w tym momencie jesteśmy zdani na takie rozumowanie epidemiologiczne. Tylko ile procent choruje, a czy rzeczywiście przyczyną tej choroby jest to, czy co innego, to już czasami trudniej jest określić, bo to są czyste badania statystyczne wtedy.